Już w XVI wieku większość naszej wioski była ewangelicka. Od roku 1563 należeliśmy do parafii w Gutach. Po rekatolizacji w roku 1709 do zboru w Cieszynie. Jak powstawały nowe parafie do Bystrzycy? I Trzyńca. W roku 1792 wybudowano w Oldrzychowicach szkołę ewangelicką. Już przed I wojną światową powstawały w naszej wiosce grupki studium biblijnego po domach, tak zwane godziny biblijne. Po I wojnie światowej, za sprawą ruchu przebudzeniowego społeczności chrześcijańskiej, szkółki niedzielne, chór, orkiestra dęta, orkiestra mandolinowa, samodzielna parafia Kościoła Ewangelickiego w Oldrzychowicach powstała w roku 1950. Ale jeszcze 9 lat nie miało stałego miejsca i życie zborowe nadal odbywało się po domach, w miejscowej piekarni i szkole. W roku 1959 rozpoczęto pierwszą przebudowę szkoły. I 22.5.1959 budowla ta została poświęcona na kościół. W roku 1968 przebudowano część ołtarzową, a w roku 2001 powiększenie kościoła. Życie zborowe to nie tylko wspólne nabożeństwa niedzielne i obrządki kościelne. I my dziś uważamy za podstawowe, by Ewangelia żyła w ludziach. A celý ten text vlastně mluví o věcech ducha a o věcech těla. Godziny biblijne odbywają się prawidłowo w środę, czwartki i niedzielę po południu. Drazí bratři, drahé sestry, my bychom vás chtěli přivítat na dnešní biblické hodině, která je trochu zvláštní, možná i tím, že nás tady, hodně. Děti v neděli rozpoczynają nabożeństwo wspólnie z całym zborem. A potem mają swój program na dwóch grupach szkółki niedzielnej. Ostatnia strona. Jeszcze to już posłyszałem. Co to znaczy taka strona? Złota. To znaczy niebo. Wyczynimy strasznie pięknie na południe. Krasne strony kroka. Dorost i młodzież schodzi się każdy piątek na swych spotkaniach. Oprócz tego w środę na spotkaniu modlitewnym i grupkach studia biblijnego. Dzięki Tobie dycham, pro Tebe Twój sen. Ja wiem, łaską Syn mnie zjadł. Średnia generacja, małżeństwa i rodziny mają swe krótsze spotkania z wykładami biblijnymi na temat życia rodzinnego. A oprócz tego, 4 razy w roku odbywają się tak zwane wieczornice. Spotkania z bogatym programem i przekąskami. Najstarsza generacja ma również swe własne spotkania wieczorne. A trzecią środę w miesiącu wspólne śniadanie z Bożym Słowem. Również kobiety 2 razy do roku mają spotkania nad Słowem Bożym tylko dla siebie. Nie tylko spotkania poszczególnych grup, ale całozborowe, wycieczki, wspólne urlopy, dni zborowe,
Odwiedziny innych parafii są lubiane naszą rodziną duchową. Wakacje są zawsze błogosławioną okazją do organizowania obozów dla młodzieży i dzieci, nie tylko dla naszych parafian, ale wszystkich dzieci naszej wioski. Śpiew i muzyka ma znaczące miejsce w życiu zborowym. Nie tylko chór i orkiestra dęta, które z małą przerwą II wojny światowej istnieją już dziesiątki lat. Mają tu swe miejsce i grupki muzyczno-śpiewacze, młodzieżowo-dziecięce, a nawet emerytów. Pewnie z tego powodu chętnie organizujemy koncerty muzyczne. Odczuwamy nie tylko radość i wdzięczność za wielkie błogosławieństwo, ale też odpowiedzialność w kontynuacji tej pracy zborowej. Uważamy, że powszechne kapłaństwo jest udziałem każdego nowonarodzonego człowieka. Każdy pierwszy poniedziałek odbywa się zebranie prezbiterstwa, a trzeci poniedziałek braterstwa społeczności chrześcijańskiej, na których nie tylko omawiamy plan pracy zborowej, ale przy studium Słowa Bożego rozważamy nad wolą Bożą w życiu każdego z nas. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.